W dzisiejszym odcinku m.in. DLC Vacation Season, najnowszy wakacyjny dodatek do Hi-Rise City, Prince of Persia The Lost Crown, kolejna gra, w której poznasz losy słynnego księcia z Persji. Opowiem o Deathbound, wyjątkowej grze typu Souls-like osadzonej w świecie, w którym ścierają się wiara i nauka. Będzie także o nowościach w Satisfactory, które pojawią się razem z aktualizacją do pełnej wersji gry. A jak już mowa o aktualizacjach, to posłuchaj o update'cie 0.2.0 do Cities Transport Simulator Tram. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam, a to kolejny 25 już odcinek Prosto z Pieca, w którym wyszukuję dla Was premiery warte uwagi. I w tym odcinku mam dla Was kilka interesujących tytułów z minionego tygodnia. Kliknij więc w łapkę suba i zobacz, co też na dziś przygotowałem. Zaczynajmy! A dzisiejsze zestawienie rozpocznę od dodatku do gry, z której gameplay możesz śledzić u mnie na kanale. 5 sierpnia miał premierę DLC Vacation Season do Hi-Rise City, ciekawego city buildera podchodzącego w ciekawy sposób do tematu zarządzania miastem. Hi-Rise City oferuje nowe spojrzenie na gry City Simulations i Tycoon, rozszerzając aspekt ekonomii i zarządzania zasobami, gdzie głównym elementem są łańcuchy produkcyjne. Dobre zarządzanie nimi jest kluczowym czynnikiem do stworzenia stale rozwijającego się miasta. Gra jest czymś więcej niż tradycyjnym city builderem i jest pod silnym wpływem symulacji ekonomicznych. Dodatek Vacation Season rozwija mocne strony Hi-Rise City i dodaje do mieszanki nową grupę obywateli. Grupę, która również musi zostać usatysfakcjonowana. A są to wymagający turyści. Przeprowadź ich do swoich miast, aby wypłacili pieniądze, ale pamiętaj, że mają różne wymagania i potrzeby, ponieważ są na wakacjach i chcą przeżyć przygodę. Buduj hotele i ośrodki wypoczynkowe o różnym poziomie jakości, aby mieć pewność, że masz coś dla każdego. Połącz je ze swoimi złożonymi wycieczkami krajoznawczymi, które miejmy nadzieję obejmą również różne miejsca turystyczne i atrakcje Twojego miasta. Upewnij się, że turyści wydają dużo pieniędzy w Twoim mieście. Może to być w japońskich restauracjach lub poprzez kupowanie produktów wyprodukowanych wyłącznie dla nich. Dodatek Vacation Season jest do kupienia na Steamie oczywiście. Do jego działania wymagana jest podstawka gry Hi-Rise City. Producentem jest 4XO Entertainment, zaś wydawcą Deck13. Graj w stylową i porywającą platformowo-przygodową grę akcji osadzoną w świecie mitologicznej Persji, gdzie możesz manipulować granicami czasu i przestrzeni. Pewnie już się domyślasz, że chodzi o kolejną grę z serii Prince of Persia, a dokładniej Prince of Persia The Lost Crown. Jak czytamy w opisie, używaj swoich mocy czasu, umiejętności bojowych oraz pokonywania platform, żeby wykonywać zabójcze serie i pokonywać spaczonych przez czas wrogów i mityczne istoty. Poznaj przeklęty świat inspirowany starożytną Persją, pełen ponadczasowych miejsc i zwiedzaj liczne, szczegółowo odwzorowane obszary, każdy z własną atmosferą, cudami i niebezpieczeństwami. A także zanurz się w fantastycznym świecie mitów perskich, w tej intrygującej i wyjątkowej opowieści. Wytężaj głowę, by rozwiązywać zagadki, znajdować ukryte skarby i wykonywać zadania, dzięki którym dowiesz się więcej o tym spaczonym miejscu. Jeśli pamiętasz klasykę Księcia Persji, to może ten tytuł Cię zainteresuje. Producentem i wydawcą gry jest Ubisoft. Jej premiera odbyła się 8 sierpnia. Tego samego dnia we wczesnym dostępie pojawił się Mini Settlers. To minimalistyczna gra urbanistyczna, w której przyjdzie Ci zasiedlać wyspy, budować miasta i projektować wydajne sieci logistyczne dostarczające zasoby do budynków. Przede wszystkim jednak będziesz musiał napędzać przyrost populacji, by odkrywać nowe światy. Stawiaj budynki i fabryki i zbieraj zasoby. Rozwijaj gałęzie przemysłu, by rozbudować swoje miasta. Będziesz musiał zadbać o optymalne sieci drogowe, kolejowe i morskie, łącząc fabryki i miasta z arteriami transportowymi, by realizować potrzeby gospodarki i nie przeciążać łańcuchów dostaw. Zasiedlaj opuszczone wyspy, zakładaj kolonie i rozwijaj społeczeństwa, zaspokajając ich potrzeby. Producentem Mini Settlers jest Night Owl Games, a wydawcą Goblins Publishing oraz Indie Ark. I kolejna, już trzecia gra w dzisiejszym zestawieniu, która zadebiutowała 8 sierpnia. Deathbound to wyjątkowa gra typu Souls-like osadzona w świecie, w którym ścierają się wiara i nauka. Pozyskaj esencje poległych wojowników, by wykorzystać ich moce i zdolności. Przeżyj w okrutnej rzeczywistości, w której życie i śmierć nigdy nie były bardziej skonfliktowane. Deathbound wprowadza do gatunku Souls-like unikalny system drużynowy. Twoja drużyna składać się będzie z 4 wojowników, a jej członków możesz zmieniać przy filakteriach napotkanych w zakazanym mieście Akrat.
Bestia. Upadli wojownicy są ściśle powiązani ze światem Death Band i sobą nawzajem. Należą do skonfliktowanych frakcji i kierują się różnymi motywacjami. Synergie między wojownikami mają wpływ na statystyki walki. Świat Death Band został pieczołowicie zaprojektowany w hołdzie dla bogatej kultury, tętniącym życiem miast, twórczości, rytmów i barwnej historii ojczyzny dewelopera, czyli Brazylii. Od afrobrazylijskiej sztuki walki capoeira po wypełniającą akrację poruszającą muzykę. Dziedzictwo studia Trial Forge przejawia się w każdym aspekcie Death Band. Pełny opis jest dostępny na Steamie. Link do tytułu, jak i wszystkich materiałów tradycyjnie umieszczam pod filmem. Producentem tytułu jest wspomniany już wcześniej Trial Forge Studio, a wydawcą Tatem Multimedia. A na koniec premiera także z 8 sierpnia, która może Cię zaciekawić, jeśli lubisz trochę pogłówkować przy grach logicznych. Preserve od Bitmap Galaxy to relaksująca z piękną grafiką gra logiczna o budowaniu natury, która zabiera graczy w podróż do harmonijnego ekosystemu. Celem jest wspieranie i utrzymywanie kwitnących i różnorodnych biomów, gdzie każdy element współistnieje w symbiotycznej harmonii. Dzięki strategicznemu myśleniu i wyczuwaniu równowagi, gracze mają możliwość umieszczania szerokiej gamy roślin i zwierząt, tworząc środowisko, które odpowiada ich preferencją i aspiracją. W Preserve możesz rozszerzać mapę nie tylko poziomo, ale także masz możliwość układania warstw natury, tworząc pionową sieć połączonych siedlisk. Oprócz standardowych trybów harmonii i łamigłówek, tryb kreatywny pozwala budować krainę bez ograniczeń, a tryb fotograficzny umożliwia uchwycenie i udostępnienie swoich dzieł na koniec każdej sesji. To tylko fragment opisu ze Steam. Jak już mówiłem, gra jest z 8 sierpnia i póki co jest we wczesnym dostępie, więc możemy się jeszcze spodziewać rozszerzenia jej możliwości. Wydawcą Preserve jest Greenstone. To była ostatnia premiera w tym zestawieniu. Czas na kilka ciekawych propozycji tego, co przed nami. A już 23 sierpnia możesz zostać właścicielem wypożyczalni samochodów. W Rent a Car Simulator 24 rozpoczynasz działalność związaną z wynajmem samochodów. Zacznij od wypożyczenia pierwszego samochodu i z czasem zbuduj flotę kilkudziesięciu luksusowych aut. Każdy wypożyczony pojazd przynosi Ci będzie dzienny dochód. Pamiętaj jednak, aby podczas wynajmu samochodu sprawdzić dane identyfikacyjne klienta. Nie wolno ufać nikomu. Negocjuj z klientami, modyfikuj naprawiaj samochody, a w miarę wzrostu dochodów ulepszaj salon i kup większy dom. Jeśli zainteresował Cię ten tytuł, to jak mówiłem, gra będzie do kupienia od 23 sierpnia. Jej producentem i wydawcą jest Tu Media. 8 czerwca 2020 roku to dzień, w którym we wczesnym dostępie pojawiła się jedna z najpopularniejszych gier craftingowych, czyli Satisfactory. Niedawno ogłoszono, że pełna wersja gry oznaczona jako Satisfactory 1 zostanie wydana po ponad 4 latach 10 września 2024 roku. Jest to gra z perspektywy pierwszej osoby, która łączy elementy budowania, eksploracji i walki. Gracze mają za zadanie tworzenie rozległych, wielopoziomowych fabryk na obcej planecie, przetwarzając zasoby naturalne i automatyczne, realizując procesy produkcyjne. Gra oferuje możliwości rozgrywki zarówno solo, jak i w trybie współpracy z innymi graczami, co pozwala na wspólne odkrywanie planety i budowanie ogromnych struktur. W grze możesz swobodnie rozwijać swoje fabryki, projektując skomplikowane systemy taśmociągów, automatyzując transport materiałów za pomocą ciężarówek i pociągów oraz korzystając z różnorodnych narzędzi do eksploracji, takich jak plecaki odrzutowe i pojazdy terenowe. Świat gry to ogromna planeta o powierzchni 30 km kwadratowych, pełna unikalnej flory i fauny, którą można badać i eksploatować. Pełna wersja przyniesie szereg nowych funkcji i ulepszeń. Wśród nich znajdują się modyfikacje mapy świata. Zmieniono również niektóre receptury, aby uprościć proces produkcji, szczególnie w późniejszych etapach gry. Aktualizacja wprowadzi także zmiany w generatorach mocy. Biomass burners będą mogły być zautomatyzowane dzięki taśmociągom, a fuel generators będą produkować więcej energii, co zwiększy ich konkurencyjność w stosunku do elektrowni jądrowych. Twórcy gry skupili się również na optymalizacji rozgrywki. Zaktualizowano silnik gry do Unreal Engine 5.3, co poprawi wydajność, zmniejszy zapotrzebowanie na pamięć i ograniczy zacięcia. Optymalizacje obejmują również lepsze zarządzanie obiektami w grze, takie jak roślinność i rurociągi, co znacząco poprawi płynność działania, zwłaszcza w dużych fabrykach. Oczywiście to tylko fragment zmian, po więcej odeślę Cię na Steam. Producentem Satisfactory jest Coffee Stein Studios, zaś wydawcą Coffee Stein Publishing. Pod koniec września fani elektronicznej piłki nożnej znów będą mogli zanurzyć się w emocjonującą rywalizację na wirtualnych boiskach, gdy najnowsza odsłona popularnej serii trafi na półki sklepowe. EA Sports FC 25 to druga odsłona z serii gier sportowych, która zastąpiła popularną serię FIFA. Powstanie nowej marki było wynikiem braku porozumienia między EA Sports a FIFA w 2023 roku. Wprowadza ona nowe tryby gry, takie jak Rush, gdzie mecze odbywają się w formacie 5x5 oraz FC IQ,
który znacząco ulepsza taktyczne aspekty gry dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji. W trybie kariery gracze mogą teraz zarządzać zarówno męskimi, jak i żeńskimi drużynami, a w trybie Ultimate Team tradycyjnie budują własny zespół, losując karty zawodników. Gra oferuje ponad 19 tysięcy licencjonowanych piłkarzy, 7 tysięcy drużyn, 30 lig oraz ponad 120 stadionów, korzystając z silnika Frostbite. Dostępna jest także edycja Ultimate z dodatkowymi bonusami dla osób, które zamówią grę przed premierą, która odbędzie się 27 września. Producentami gry są oddziały EA w Kanadzie i Rumunii, zaś wydawcą Centrala Electronic Arts. Jeśli chodzi o ciekawe aktualizacje, cofnę się do 29 lipca, kiedy premierę miał patch o numerze 020 do Cities Transport Simulator Tram. Update wprowadza wiele nowych funkcji i usprawnień stworzonych z myślą o jeszcze lepszym doświadczeniu użytkownika. Największą nowością jest rozszerzenie mapy, które obejmuje dodanie trzech nowych stacji. Jedna z nich może teraz służyć jako nowy przystanek końcowy, co otwiera przed graczami nowe możliwości taktyczne i logistyczne. Z myślą o graczach, którzy cenią sobie rozwój postaci i długoterminowe cele, zwiększono maksymalny poziom w trybie kariery do 34. Wersja 020 to także wiele poprawek technicznych. Usunięto kilka błędów, które mogły powodować awarię gry, szczególnie te związaną z opcją Deadman oraz używaniem modelu tramwaju R2-2B w określonych warunkach. W nowej wersji wprowadzono także nowe funkcjonalności, takie jak tryb szybkiej gry w Sandbox Mode, nowe ikony operacyjne, automaty biletowe na wszystkich tramwajach oraz nowe pocztówki do kolekcjonowania. Pełny changelog dostępny jest w linku pod filmem. A teraz zapraszam Cię na ciekawe promki ze Steam. Czas zajrzeć na Epic Game Store, gdzie jeszcze do jutra są do zdobycia dwie bezpłatne gry. Pierwsza z nich to Signai, porywająca kosmiczna strzelanka zupełnie nowej generacji. W opisie czytamy: ziemskie wojsko, które rozbiło obóz wśród reliktów dawno minionej cywilizacji na planecie Signai, zostaje zdziesiątkowane przez niespodziewany atak potężnej biomechanicznej rasy kosmitów. Ty należysz do ostatnich pozostałych przy życiu na ostatnim lotniskowcy flotu pilotów i jesteś ostatnim bastionem obrony przeciwko niezmordowanym ostrzałom ze strony obcych. Rozdziel moce między bronią a systemami osłon i zmierz się z nieubłaganymi falami naziemnych i powietrznych wrogów. Ulepszaj swój statek, zbierając nowe technologie i pokonuj kolosalnych bossów, obcych w krwawych walkach. Zrób wszystko, aby tylko przetrwać. Dzięki nieustającym i oszałamiającym wizualizacjom, wpadającej w ucho ścieżce dźwiękowej i wytężającej umysł akcji, Signai to awangarda wśród strzelanek nowej generacji. Kolejna z gier do odebrania to DNF Duel. Według opisu gra ta perfekcyjnie reinterpretuje kultowe klasy z klasycznej gry RPG Dungeon & Fighter. Niezależnie od tego, czy chodzi o błyskawicznie szybkie i błyszczące pociski chytrego rangera, czy też nieokiełznaną czystą moc szalonego berserkera, ikoniczne cechy każdej postaci zostały rozszerzone i przerobione. DNF Duel 18 lat historii świata jest zintegrowane z fabułą i rozwojem postaci. Ponadto gra oferuje nieprawdopodobnie szczegółową grafikę, która płynnie łączy się ze scenografią Aradu. Tryb fabularny pozwala przejść historię pochodzenia każdej postaci, oferując przy tym wciągające wrażenia w świecie Dungeon & Fighter. Dostosuj swój profil gracza i odblokuj ekskluzywne tapety i dźwięki w galerii. Pełny opis dostępny jest na Epic Game Store, gdzie jak mówiłem jeszcze do jutra, obydwie gry są dostępne bezpłatnie. Jedynym wymogiem jest posiadanie konta na Epicu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę i już zapraszam na kolejne materiały z serii Prosto z Pieca. Na koniec przypomnę jedynie o głosowaniach na premiery tygodnia. Ty także możesz wesprzeć swoich faworytów. I tą sensacją zakończę na dziś. Do następnego. Cześć!